Dzień dobry, Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów agrobank BNP Paribas Polska. Od kilku tygodni zwracają się Państwo, głównie rolnicy i przetwórcy spożywczy do nas, do banku, z pytaniem, jaki jest obecnie statut, jakie są możliwości odnośnie finansowania zarówno kredytu płynnościowego, jak i skupowego. A dlatego postanowiłem dzisiaj wyjaśnić, jaka jest obecnie sytuacja na rynku, co z czego można skorzystać i na jakich warunkach w obu przypadkach. Jeśli chodzi o kredyt płynnościowy, to kredyt dla rolników, dedykowany gospodarstwom rolnym, i tu mamy do czynienia z trzema najważniejszymi rzeczami. Pierwsze, oprocentowanie dla klienta, które wynosi 2%, to jest całkowite oprocentowanie. Druga kwestia to jest okres kredytowania 60 miesięcy, czyli 5 lat, maksymalny okres kredytowania, i kwota kredytu to jest kwota do 400 tysięcy złotych. Co ważne, ten produkt jest możliwy do z aplikacji w banku i na rynku do końca bieżącego roku, czyli 2023 roku. Na chwilę obecną limity dopłat cały czas są dostępne, a to jak Państwo wiecie, jeśli chodzi o kredyty preferencyjne, jeden z ważniejszych argumentów, czyli limity, które postawia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli chodzi o bank BNP Paribas, jak najbardziej cały czas przyjmujemy wnioski, dysponujemy limitem i Patrząc na zainteresowanie klientów, zarówno naszych, jak i nowych, widać, że to cały czas jest produkt numer jeden w finansowaniu gospodarstw rolnych. To cieszy, ponieważ widać, że logika wśród rolników jest na bardzo wysokim poziomie to znaczy szukają finansowania taniego. Pomimo ostatnich obniżek stóp procentowych, to dalej jest kredyt z dwuprocentowym oprocentowaniem dla klienta. Dlatego w tym zakresie zapraszamy do oddziałów banku. Doradcy są gotowi do przyjmowania wniosków i procesowania państwa kredytu. Naprawdę zachęcam, bo takie finansowanie myślę, że szybko się nie powtórzy. Druga kwestia to są kredyty skupowe, czyli tutaj mamy do czynienia z ofertą dedykowaną dla przetwórców, bardziej czyli podmiotów, które skupują produkty rolne, tu myślę głównie o zbożach, kukurydzy oraz materiale siewnym i owocach miękkich, które są dalej przetwarzane. To produkt, tutaj uwaga, bo to jest bardzo ważna informacja, będzie dostępny tylko do 15 października, no i na razie nie mamy żadnych sygnałów, które by tą datę graniczną zmieniały. Co to powoduje? Powoduje to, że mamy bardzo mało czasu i wnioski, które będziemy mogli procesować jako bank, Muszą być bardzo szybko złożone. Jeśli chodzi o ten produkt, tutaj te kwestie najbardziej charakterystyczne to podobnie jak w kredycie płynnościowym, mamy oprocentowanie wysokości 2% dla klientów. No to jest bardzo atrakcyjne również oprocentowanie. Do tego, jeżeli dołożymy maksymalną kwotę kredytu 40 milionów i okres kredytowania, a właściwie być, będąc precyzyjnym okres, do którego można e, wnioskować o dopłaty do oprocentowania 18 miesięcy, no to mamy do czynienia naprawdę z bardzo, z bardzo atrakcyjną. Ofertą dla podmiotów prowadzących skup. Co ważne, przy kwocie kredytu i przy wyznaczaniu kwoty kredytu bierzemy pod uwagę zarówno faktury już zapłacone, czyli również ze zbiorów, z zakupów zeszłorocznych, jak i w przypadku owoców miękkich również do końca września. Tak jak wspomniałem, bardzo ważna kwestia to przede wszystkim okres, do którego jest dostępny kredyt skupowy, czyli połowa października. Bardzo korzystne oprocentowanie 2%, maksymalna kwota. 40 milionów i okres kredytowania 18 miesięcy. Wydaje mi się, że w tej chwili, patrząc na, na to, co się dzieje na rynku i jakie jest zainteresowanie zarówno tym produktem, jeśli chodzi o dedykowanym dla rolników, jak i przetwórców dwa podstawowe rozwiązania finansowe dla podmiotów sektora Fuden Agro, czyli zarówno rolników, jak i. Przetwórców i myślę, że do końca roku to będą dwa najważniejsze rozwiązania, po które najchętniej będą aplikować rolnicy tu, akurat oczywiście, jeśli chodzi o kredyt płynnościowy, w przypadku kredytu skupowego ten okres jest krótszy. Reasumując, limity dostępne zapraszam do oddziałów, do oddziałów banku, będziecie Państwo tam naprawdę bardzo profesjonalnie obsłużeni i dodatkowo będą mogli Państwo zapoznać się. Z dodatkowymi rozwiązaniami, chociażby zbliżające się sezon ubezpieczeń upraw. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do odwiedzin banku.